Nie tak bardzo dawno, dawno temu. Za siedmioma marketami, za siedmioma fast foodami, na pewnym osiedlu żył czerwony kapturek. Drogi czerwony kapturku, jestem chora. Proszę, odwiedź mnie i przynieś mi coś dobrego, babcia. Oj, biedna babcia, muszę ją odwiedzić. Tylko na siebie coś włożę i zaraz do niej idę. Ale czerwony kapturek jest kobietą, a kobiety mają jeden odwieczny problem. W co ja się mam ubrać? Minęła godzina, potem kolejna i jeszcze jedna. W końcu jednak czerwony kapturek wybrał dla siebie ubranie. Ene due rave! Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz, jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta. Ahoj! O, cześć, Krecik! Ahoj! Dokąd jedziesz? Do Jóźina z Berzin. Żegnajcie nam dziś, hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś, marzenia ze snów. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać przecież dobrze. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Dziewczynko, może chcesz ulotkę? Chętnie! Przyda się do rozpalenia w kominku mojej babci! Właśnie do niej idę! Bo leży w łóżku i jest chora! Niestety! A propos, może wie pan jak do niej dojść? Bo nieco się zgubiłam. Babcia mieszka na ulicy Alternatywy 4 przez A! Babcia, powiadasz? Babcia! Niam, niam, niam. Alternatywy 4 przez A! Niam, 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 niam. To wie pan jak dojść? Czy pan nie... Tak, tak, tak! Już ci powiem, Kruszynko. Idziesz ulicą Brzechwy, skręcasz w ulicę Tuwima. Później w Aleje Braci Grimm. Przechodzisz znowu w ulicę Brzechwy. Potem skręcasz w lewo w ulicę Reksia. Potem w ulicę odwiecznej nazwy Kraina Deszczowców. Karamba! Idziesz dalej, przechodzisz przez most Kaczki Dziwaczki. Przechodzisz obok Krzaczka. Przechodzisz przez most Kapitana Rogera. Wchodzisz w ulicę Kopciuszka. Docierasz do osiedla Misiowego. Mijasz ulicę Misia Kuleczki, Misia Jogi, Misia Bubu, Misia Uszatka, Misia z Okienka, Misia Puchatka, Misia A, Misia B, Misia Kasia Konfa C. Mijasz ulicę Bolka i Lolka, Żwirka i Muchomorka. Mijasz ulicę Dawno, Dawno Temu i Jeżeli Długo Już Tęsiwie. I w końcu docierasz na osiedle Stumilowy Las, na ulicę Alternatywy 4A. Dziękuję panu, ale muszę już iść. Życzę przyjemnej pracy. Do widzenia. Naprawdę nie ma za co. Czerwony kapturek poszedł drogą wskazaną przez wilka, a wilk poszedł na skróty i był szybciej u babci. Dzień dobry, przyniosłem pizzę. Ale ja nie zamawiałam pizzy. Wielki mały człowiek, zalegniony tak i dumny jak pan. Wielki mały człowiek, kto leczy dni niepewnych spraw w opiece swej. Dobry Boże, ty go miej, ty go w swej opiece miej. Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire! Cześć! Masz zapałki czechowickie?
Nie, nie mam, niestety skończyły się, ale jutro będzie dostawa z hurtowni. No to zostaw dla mnie 5 paczek, do zobaczenia. Nasza bohaterka dociera w końcu do domku babci, nieświadoma niebezpieczeństwa. Siema babcia, yo! Siema kapturku, moje wnuczątko, daj mi koszyczek i będzie spoko! Proszę babci, oto koszyczek dla ciebie. Mniam, mniam, pyszności. O, jaka jestem dziś obolała, taka zmęczona i taka stara. Babciu, widzę, że jesteś chora, aż normalnie ci zmutowało geny, bo... Dlaczego masz takie wielkie uszy? No dlatego, że ciągle słucham radia ojca RR. A dlaczego masz takie wielkie oczy? Widzisz, wnusiu, miałam zatwardzenie. A dlaczego masz takie wielkie zęby? Ależ kapturku, tylko takie protezy refunduje teraz NFZ. A poza tym mam takie zęby, żeby cię... Krzyki usłyszał przechodzący nieopodal strażnik osiedla. Co tu się wyrabia? Ja ci tam! Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz! Och Boże, ty kapturku! Cóż to była za przygoda, takiej to nawet pan Cejrowski w amazońskiej dżungli nie przeżył. Uff, całe szczęście, że jesteśmy całe. Po tych wszystkich przygodach zapraszam cię do kina. Nie tak bardzo dawno, dawno temu. Nie pagady! Yeah.